witam wszystkie przedszkolaki bardzo serdecznie. Dzisiaj jest dzień 20 września. I jak co roku, w tym roku już ponad po raz 12 obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzień ten został ustanowiony po to, żeby propagować wychowanie przedszkolne i żeby podkreślić jego znaczenie. Patronat nad dzisiejszą uroczystością objął pan burmistrz Ożarowa, Piotr Ślęza, którego serdecznie witam. Witam również wszystkich dyrektorów placówek oświatowych z terenu naszej gminy, panią Teresę Stec, dyrektora przedszkola, publicznego przedszkola i szkoły w Lasocinie, panią dyrektor Katarzynę Swachę, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie, panią Marzenę Okręt, dyrektora publicznej szkoły podstawowej w Pisarach, panią Marię Kobrzycką-Beczek, dyrektora szkoły podstawowej w Janowicach. Również serdecznie witam dyrektorów instytucji z gminy Ożarów, pana dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, pana Mariana Susa. Proszę się, panie Marianie, pokazać, pomachać dzieciom, żeby one wiedziały, kto jest kto. Serdecznie witam panią Jolantę Sobczyk, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy. Serdecznie witam panią Jolę Wąsik, radną Rady Miejskiej w Ożarowie. Serdecznie witam panie z Banku Spółdzielczego, które przybyły do nas w imieniu prezesa Reginy Zychewicz. Witamy serdecznie, panie też pomachają dzieciom. I serdecznie witam pana Mikołaja Szczygła, radnego Rady Powiatu Opatowskiego. A pani dyrektor biblioteki jest z nami, to serdecznie zapraszamy tutaj na scenę, żeby również dzieci wiedziały. Serdecznie witam panią Alicję Machała-Gębicką. Zobaczcie dzieci, to jest pani dyrektor biblioteki, tam gdzie są piękne i ciekawe książki, które możecie wypożyczać. Zaraz tu pani do nas dołączy. Serdecznie witamy. Bardzo serdecznie witam komendanta Straży Miejskiej, pana Piotra Czajkowskiego. Komendanta Straży Pożarnej, pana Piotra Rynio. I nie wiem, czy jest z nami pan komendant Policji, Zbigniew Gaweł. Bardzo serdecznie witam. Witam również pracowników tych służb, które zapewniły nam dzisiaj bezpieczne przejście na tą uroczystość. Serdecznie witam przewodniczącego Rady Rodziców, pana Mariusza Halata. Nie wiem, gdzieś się nam schował. Tam jest taki wysoki pan, to na pewno go zobaczycie. No i serdecznie witam wszystkich rodziców i innych członków rodziny, którzy przyjęli nasze zaproszenie i oczywiście babcie, rodzeństwo, ciocie, którzy chcą się z nami dzisiaj bawić i świętować. Bo jest to dzisiaj wyjątkowe święto. To jest święto wszystkich przedszkolaków w całej Polsce, a więc wszystkich dzieci, które chodzą do przedszkola. W tym roku postanowiliśmy świętować wspólnie, czyli wszystkie przedszkolaki z naszej gminy, a jest ich dosyć sporo, bo około 300. Cieszymy się, że zaproszenie przyjęły wszystkie placówki wychowania przedszkolnego. I tak po kolei. Myślę, że pomachacie nam, jak będę was wyczytywać, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest która grupa. Przedszkolaki z przedszkola publicznego w Ożarowie. Grupa Gwiazdeczki pomacha nam. Są gwiazdeczki, trochę mamy, pomogą. Jagódki, machają jagódki. Biedroneczki, to są najmłodsze nasze przedszkolaki. Kwiatuszki, są kwiatuszki, brawa dla kwiatuszków. Smerfy. Kaczuszki. Słoneczka. Żabki, motylki, oczywiście
serdecznie witam grupę Kotki z publicznej szkoły, szkoły podstawowej w Pisarach z opiekunami. Gdzie te nasze kotki? O, machają, super! Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w Janowicach z opiekunami. Machają nam dzieciaki. Pszczółki i biedronki z publicznego zespołu szkoły i przedszkola w Lasocinie z opiekunami. Gdzie są? Dzieci z grupy żabki, motylki, biedroneczki i pszczółki z opiekunami z przedszkola niepublicznego u Skłodowskiej. Brawo! Kochane przedszkolaki, ponieważ dzisiaj jest wasze święto, więc czas na życzenia. Życzę wam, aby w dniu waszego święta uśmiech zawsze gościł na waszych twarzach, a każdy dzień w przedszkolu był wspaniałą przygodą i by spełniały się wasze marzenia. Tego wam życzę nie tylko na dzień dzisiejszy, ale na wszystkie kolejne dni, żeby to wasze dzieciństwo było wesołe i beztroskie. Te życzenia składam w imieniu własnym pani wicedyrektor przedszkola Ewy Świątek i wszystkich pracowników przedszkola publicznego w Ożarowie. Wszystkiego najlepszego. A teraz, jeżeli ktoś z gości chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Pan burmistrz Piotr Ślen. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Szczególnie was, kochane dzieciaki. Jest tak dzisiaj pięknie, kolorowo, naprawdę super. Ale pani dyrektor chyba nie przywitała jeszcze maskotek dzisiejszego spotkania. Jest Maja i Gucio, tak? Pokażcie się. Szanowni państwo, jest taki cytat. Dziecko to człowiek, tylko mały. Nie znaczy, że jednak nierozumny. Ten mały człowiek często czuje i widzi więcej, niż sobie myślisz. Z tą myślą codziennie nasze placówki rozpoczynają pracę z przedszkolakami i dla nich. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim pracownikom pierwszego etapu edukacyjnego. Bardzo świadomie planujecie państwo każdy dzień, każde zajęcie z podopiecznymi, uwzględniając ich potrzeby, predyspozycje, emocje, talenty. Ze świadomością intensywnie zmieniającego się współczesnego świata dążycie do tego, by przygotować małych mieszkańców gminy Ożarów na nowe umiejętności, nieustannie zmieniające się wymagania, oczekiwania, funkcjonowania człowieka w XXI wieku. Drodzy rodzice, to niezwykle wartościowe, kiedy możemy cieszyć się i być dumni ze wspólnie podejmowanych z państwem działań, decyzji, z owocnej współpracy oraz z każdej rozmowy. Dziękuję wam za to. Drogie dzieci, wspaniałe przedszkolaki. Patrzę dziś na wasze uśmiechy i jestem dumny. Jesteście przyszłością naszej małej ojczyzny. Życzę wam z całego serca, byście każdego dnia były zadowolone i szczęśliwe. A my jako dorośli z przyjemnością będziemy was w tym odpowiedzialnie wspierać. Pozdrawiam wszystkich i życzę udanej zabawy. Wszystkiego dobrego. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że w tak wspaniałym gronie będziemy świętować dzisiaj Dzień Przedszkolaka. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, pani dyrektor za te ciepłe słowa skierowane do przedszkolaków i zapraszam do samych przedszkolaków, które z niecierpliwością na was czekają. Brawa dla naszych gości, kochani. A ja równie serdecznie witam was, kochane dzieci, wyglądacie naprawdę pięknie i zjawiskowo. Macie piękne stroje i uśmiechnięte buzie. Popatrzcie na mnie. Ja też założyłam taki wspaniały strój i czarodziejskie okulary. Podoba wam się? Także słuchajcie, brawa dla was wszystkich, dla pięknych przedszkolaków z terenu całej naszej gminy. Słuchajcie, kochani, no jestem wesoła, ale z jednej strony mam taki problem wielki, ponieważ nigdy nie występowałam przed tyloma przedszkolakami z terenu całej gminy. Ale idąc tutaj na stadion miejski, tak sobie właśnie pomyślałam, że przecież przedszkolaki mają takie dobre serduszka i zapewne mi pomogą w prowadzeniu tej uroczystości. Zgadza się? Pomożecie mi?
No to słuchajcie, dodajcie mi otuchy i pomachajcie ładnie wszyscy. Witam serdecznie jeszcze raz. Wobec tego, jak jesteśmy w komplecie, to możemy zaczynać naszą uroczystość. A jak to zwykle bywa, zaczynamy od hymnu przedszkolaka. Myślę, że się pięknie zaprezentujecie, pięknie zaśpiewacie ten hymn, bardzo głośno, tak żeby słyszał was cały Ogrzarów i cała nasza piękna gmina. Zapraszam. Kochani, dla was wszystkich gorące brawa, piękne wykonanie hymnu przedszkolaka. Kochani, jest nas tutaj tak naprawdę dużo i kolorowo. Jesteśmy na wielkim stadionie miejskim, a nad waszymi główkami widnieją baloniki. Dzieci, czy to prawda, że w tych balonikach są zakodowane wasze marzenia i pragnienia, tak? To słuchajcie, mam taką propozycję, żeby te wasze marzenia się spełniły, za chwilę wypuścimy w górę wasze baloniki. Ale słuchajcie, będziemy odliczać od 1 do 10, ale ja nie jestem w tym dobra. Słuchajcie, pomożecie mi, umiecie liczyć? No to wobec tego ja się zdaję na was. Uwaga, 1, 5, o 3, 4, 8, 10. Wypuszczamy baloniki, słuchajcie. Popatrzcie, jak pięknie wirują. Zobaczymy, który będzie pierwszy. Zwróćcie uwagę. Wszystkie unoszą się pięknie. I myślimy o naszych marzeniach, które tam są zakodowane w tych balonikach. I które mają się oczywiście spełnić z okazji Dnia Przedszkolaka. Pięknie, brawa, gorące dzieci. Pięknie się nasze baloniki unoszą. I który pierwszy? Widzicie?
słuchajcie, nasze baloniki tam niech sobie lecą, na pewno te marzenia się nasze spełnią. A teraz uwaga, część druga naszej imprezy będą tańce, hulańce i swawole. Więc kochani, tak organizacyjnie, cztery grupy robią małe kółeczko, to są grupy motylki, kwiatuszki, kaczuszki i smerfiki. Do tego kółeczka zapraszamy również naszych szanownych gości, pana burmistrza, pani dyrektorki, wszystkich gości tutaj, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Zapraszamy do wspólnej zabawy z przedszkolakami. Drugie kółeczko zewnętrzne robią pozostałe grupy. Zachęcamy rodziców do integracji, do wspólnej zabawy. Naprawdę będzie fajnie i wesoło. Możemy zaczynać, tak, kochani? Drogie dzieci, pan burmistrz Piotr Ślęzak, dobrze, właśnie tutaj powitał naszych honorowych, bajkowych, bajkowe postacie. A kto to taki? Powiedzcie. Głośniej. Maja i Gucio. Bardzo proszę na środek, niech się nam pokażą. Maja i Gucio. Wielkie brawa dla nich, kochani. Wielkie brawa. Za chwilę będziemy śpiewać dla nich specjalny utwór, ale jeszcze chciałabym wam kogoś przedstawić, mianowicie moich niezawodnych pomocników, klaunów. Kochani, pokażcie się i wielkie brawa dla nich. To są moi stali pomocnicy niezawodni, kochani. Wobec tego zapraszam was, czyli i Maję, i Gucia, i wszystkich tutaj zgromadzonych do wspólnego tańca pod tytułem Taniec Mai. Patrzymy na moich animatorów, czyli moje klauny, jak wykonują dane ruchy i staramy się jak najpiękniej takie same ruchy powtórzyć. Każda mała pszczółka na zabawę pędzi już. Gucio też chce tańczyć, a bez niego ani już. Muzyka przez całą śmierć chwili będzie grał. Śpiewajmy w nas zabawy, mocno imprezowy szał. Nadchodzi Maja, śpiewem woła nas tak szubidu i szubi. Daj zatańczyć razem czas, a teraz zwykle w przedszkolu bywa, poranny dzień zaczynamy od gimnastyki. Także uwaga, będziemy gimnastykować nasze kosteczki. Patrzymy na naszych klaunów, co oni teraz wam pokażą. Zaczynamy. Zapraszamy pana burmistrza. Brawa dla niego wielkie, dzieci. Brawa. Mamy pana Mariusza. Mamy jeszcze innych gości, którzy dochodzą. Jeszcze brawa dla obu. Ręka w górę. Wróć! Noga w górę. Wróć! Ręka w górę. Wróć! Noga w górę. Wróć! Noga w górę. Wróć! Ręka w górę. Wróć!
teraz się obróć. Pięknie, pięknie, brawa, kochani, brawa. Ręka w górę. I szybciutko. Wróć! Noga w górę. Wróć! Ręka w górę. No okej. Wróć! Noga w górę. Wróć! Noga w górę. A noga! Wróć! Ręka w górę. Wróć! Ręka w górę. Wróć! A teraz się obróć. Siuu! Brawa, brawa, brawa! Ręka w górę. Wróć! Noga w górę. A nie ręka? Wróć! Ręka w górę. Wróć! Noga w górę. Ale szybko! Wróć! Noga w górę. Wróć! Ręka w górę. Wróć! Ręka w górę. Wróć! A teraz się obróć. No pięknie, pięknie. Ręka w górę. Okej. Wróć. Noga w górę. No okej. Wróć. Ręka w górę. Wróć. Noga w górę. Wróć. Noga w górę. Aha. Wróć. Ręka w górę. Wróć. Ręka w górę. Wróć. A teraz się obróć. Kochani, jestem pod wrażeniem. Nasi goście uprawiali z nami poranną gimnastykę. To teraz oceńcie, czy wyszło im dobrze. Dobrze? Więc jeszcze raz gorące brawa dla naszych gości i dla was wszystkich, kochane dzieci. Słuchajcie, kochani, dzisiaj idąc na stadion miejski, spotkałam po drodze skrzacika, takiego małego krasnoludka, który pięknie bawił się przy piosence. I słuchajcie, tak sobie pomyślałam, może my też byśmy się zabawili w taką piosenkę ze skrzatem. Co wy na to? To słuchajcie, będziemy tutaj znowu rozruszać nasze ciało, ale takim wielkim problemem będzie to, że musimy znaleźć swoją parę. Także już patrzcie sobie, zerkajcie, z kim będziecie tańczyć w parze. Ale uwaga, jak ktoś nie ma pary, to tak jak już wcześniej wspomniałam, że dzieciaczki mają dobre serduszka, przygarniają osobę do siebie, prawda? Wobec tego zaczynamy zabawy ze skrzatami. Kochani, a teraz uwaga, bardzo bym chciała, żeby cała gmina Ożarów nas usłyszała. Będziecie powtarzać za mną. Tak się bawią przedszkolaki. Proszę, teraz wy. Tak się bawią. No to może głośniej. Tak się bawią przedszkolaki. To teraz wy, jeszcze raz. Tak się bawią. Myślicie, cała gmina nas usłyszała? Machamy jeszcze raz, kochani. Machamy bardzo wysoko. Słuchajcie, kochani, a teraz mam takie pytanie do przedszkolaków. Czy wszystkie przedszkolaki jechały pociągiem? Proszę, rączka do góry, kto jechał pociągiem, takim prawdziwym pociągiem.
No, widzę, że bardzo mało dzieci. Wobec tego, słuchajcie, my dzisiaj na dzisiejszej uroczystości stworzymy sobie takie własne pociągi bajkowe. Każda grupa formuje swój pociąg. Jeżeli w jakiejś grupie jest mniej dzieci, dołącza się do drugiej. I wszystkie pociągi mają jeździć właśnie po tutaj bruku, na naszym stadionie miejskim. Także zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy. Jadę do przedszkola, jadę! Bardzo lubicie się bawić z chustą animacyjną. Wobec tego, no może zatańczymy z chustą. Co wy na to? No to super. Bardzo proszę, żeby panie porozkładały chusty. Teraz będzie naprawdę zjawiskowo i kolorowo. Nasze chusty powiewają na wietrze. Zaraz będziemy z nimi tańczyć. Uwaga, zaczynamy. Muzyka, chusta tańczy.
zabiera się w kosę. No, słuchajcie, pięknie, kolorowo z tymi ustami. Weźcie jeszcze te fusy tak wysoko, proszę. Wysoko, wysoko, jest bardzo kolorowo. Bardzo wam dziękuję. Składamy chusty, kochani. A teraz uwaga, uwaga, uwaga. Tak pięknie się bawimy wszyscy wspólnie, więc mam dla was niespodziankę. Mianowicie będziemy łapać bańki mydlane. Cieszycie się? No to zaczynamy. I łapiemy banieczki. Zobaczcie, jakie piękne, wielkie się formowały. Niektóre lecą bardzo wysoko. Podnosimy rączki do góry i łapiemy banieczki. Dziękuję Mai, dziękuję Guciowi, moim klaunom,
oraz rodzicom, którzy zorganizowali wam takie bajkowe szaleństwo. Bajkowe szaleństwo. Ale kochani, już powoli zbliżamy się do zakończenia naszej imprezy, uroczystości gminnej. Wobec tego wspólnie pobawimy się przy piosence Idę do przedszkola. Spróbujcie znaleźć swoje panie. Bardzo proszę. No kochani, to co, zaczynamy, tak? Bardzo proszę. Idziemy pięknie do przedszkola. Miarowym krokiem, para. Możemy też w kółeczku sobie iść. Tak jak nam jest wygodnie. Idę sobie do przedszkola, ludzie uczyć i rysować. Idę sobie do przedszkola, idę sobie, hej. I tańczymy w kółeczkach. A teraz wszyscy machamy rączki w górę i machamy. Machamy wysoko. Kochani, a mi nie pozostało nic innego, jak życzyć wam wszystkiego, co najlepsze z okazji Dnia Przedszkolaka. I myślę, że w takim dużym gronie, wielkim gronie i spotkamy się za rok, tak? Chcecie? Więc brawa dla wszystkich. Serdecznie dziękujemy dzieciom, gościom, wszystkim zebranym. Impreza super, jeszcze pogoda nam napisała, ale kochani, jeszcze taka niespodzianeczka. Zapraszam panią dyrektor, pana burmistrza. Będą niespodzianki. Fajną niespodzianką będzie podziękowanie pana burmistrza, no i uścisk ręki pana burmistrza. Dziękuję wszystkim za tak piękne zorganizowanie dzisiejszej imprezy. Wszystkim, którzy się przyczynili, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję rodzicom, dziękuję opiekunom i dziękuję wam, kochane dzieci, że tak wspaniale się bawiłyście. Naprawdę było cudownie. To co, spotykamy się za rok? No i pięknie. Wszystkiego dobrego wam życzę. Wszystkich. I kochani, może wspólne zdjęcie. Najpierw do zdjęcia zaprosimy może przedszkole publiczne w Ożarowie, a pozostałe grupy zapraszamy na słodki poczęstunek. Tam pod namiotem. Zapraszamy serdecznie.